podniośle i śpiewająco uczczono w Chrzanowie Święto Niepodległości. W tym roku decyzją władz miasta zorganizowano jedne wspólne uroczystości w ramach obchodów 11 listopada, czyli Święta Niepodległości. Tradycyjnie już zainaugurowała je msza święta w kościele Świętego Mikołaja. Po niej uczestnicy zebrali się pod tablicą pamięci przy dzwonnicy kościelnej. W obchodach udział brali samorządowcy, lokalni politycy, przedstawiciele radnych Rady Miejskiej, nie zabrakło także młodzieży i mieszkańców Chrzanowa. Szczególnego charakteru uroczystości nadali też ułani z Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej imienia Witolda Pileckiego. Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy, potem przedstawiciele samorządów, instytucji działających w gminie i wielu organizacji złożyli kwiaty pod tablicą. Głos zabrał także burmistrz Chrzanowa. Po raz kolejny spotykamy się, by czcić pamięć tych, którzy własną krwią, własnym trudem wywalczyli wolność dla przyszłych pokoleń. To dzięki nim możemy teraz żyć, pracować, uczyć się i wychowywać nasze dzieci w wolnej, niepodległej Polsce. Po tej uroczystości zgromadzeni przeszli ulicami miasta do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Pochód otwierali ułani, którzy jechali konno. W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się specjalny koncert z tej okazji. Na to muzyczne spotkanie patriotyczne przyszły tutaj całe rodziny, bo taki też był zamysł tej uroczystości. Całymi rodzinami dzisiaj przychodzimy, bo to jest nasze wspólne święto. To jest niepodległość Polski, Małopolski i Chrzanowa też, bo przecież my jesteśmy częścią naszego kraju. I cieszę się, że po raz pierwszy udało się wdrożyć nowy kierunek, nową ideę na to wspaniałe święto, żeby przybliżać je, przypominać je starszym, którzy pamiętają, i również tym najmłodszym, którzy niech uczą się, niech mają dobry przykład od tych najstarszych, niech razem z dziadkami przeżywają wspólnie, wychodząc z domu, to święto. W koncercie udział wzięli młodzi mieszkańcy gminy. Rozpoczął go występ przedszkolaków, które zatańczyły poloneza. Potem nadszedł czas na piosenki patriotyczne w wykonaniu uczniów chrzanowskich szkół, między innymi Szkoły Podstawowej nr 1 i 5 w Chrzanowie. Bardzo ciepło publiczność przyjęła występy młodzieży z pierwszego LO. Przygotowali na tę okazję widowisko słowno-muzyczne. Były patriotyczne pieśni, wiersze, a także wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych, m.in. Roty. Gorące brawa zebrał zespół Eder, który wystąpił tu z piosenkami o zabarwieniu patriotycznym. Koncertowi towarzyszyła wystawa Piłsudski w karykaturze.